Zielone oko. Jerzy Edigej, Zielony diament. Mr. George Edigej? Hello, yes? Co? Jak się masz, stary lychu? Henryk Makarek. Co robisz w Szczecinie? Ja przyjechałem w odwiedziny do ojczyzny. Pierwszy raz od 39 roku. Ruszam za 4 dni do Warszawy. A ty mieszkasz tutaj? Nie. W Warszawie. A. Przyjechałem na proces sądowy. Jestem dziennikarzem. Przyleciałem godzinę temu. Zdążyłem już obejść wszystkie hotele i cholera, nigdzie nie ma miejsca. Portier, proszę przygotować temu panu pokój. Ciężko będzie. Naprawdę wszystko mam zajęte. Zawracanie głowy. Takie bajeczki może pan opowiadać swoim dzieciom, nie mnie. Teraz w porządku jest? No. Teraz jedziemy do restauracji na kolację. Przed naszym powrotem rzeczy tego pana mają być rozpakowane w jego numerze. Pokój ma przylegać do mojego. Zrozumiano? Tak no, jest. A to dla pana. Dziękuję. No, stary. Dużo masz tych 5 dolarówek? Nie bój się, jestem bogaty. Na nasze europejskie stosunki nawet bardzo bogaty. W Ameryce jestem na dorobku, dojeżdżam do 1 miliona. Dużo się zmieniło od chwili, kiedy widzieliśmy się ostatni raz, co? Na czym zarobiłeś forsę? Na chciwości i zachłanności ludzkiej. Na tym, że bogaty człowiek nie pominie żadnej okazji, aby biedniejszego od siebie wyzuć z resztek dobytku. Nie myślę, że od razu stałem się bogaty. Pracowałem łopatą, wrzucając tony węgla do kotłów centralnego ogrzewania. Wiem też, co znaczy stać na nogach przez 8 godzin w ciasnym pomieszczeniu i bez przerwy zmywać tysiące talerzy. No tak? Moje uniwersytety znajdowały się w slumsach Londynu i wśród kanałów portowych Antwerpii. No, twoje zdrowie, stary. Zdrowie. No. Opowiadaj dalej. No to posłuchaj. Wielkie amerykańskie przedsiębiorstwo okrętowe, President's Line, reklamowało się w całej prasie. Wycieczka milionerów. 45 dni bez żadnych kłopotów w największym luksusie. Zwiedzanie wysp hawajskich, Filipin, Japonii. No. Najwytworniejsze towarzystwo, najlepsza kuchnia, znakomita obsługa, codziennie własny biuletyn giełdowy. Wszystko na statku President Roosevelt za jedyne 3000 dolarów. Korzystajcie z okazji! Państwo pozwolą, że się przedstawię. Henry Makarek, syn plantatora z Alabamy. Murphy, to moja żona Ellen. Bardzo mi miło. Któż nie znał bez zesłyszenia króla barów samoobsługowych, którymi pokryta jest niemal cała Ameryka. Dawaj. Obok pana siedzi moja żona. To ja. Miło mi państwa poznać. A ponieważ będziemy przy tym stole jadać przez całe 45 dni, proponuję tymczasem rozpocząć od szampana. No mam nadzieję, że w tak miłym towarzystwie uda się ta podróż. Na pewno. Oto postara się już mój amulet. Jak dotąd nigdy jeszcze nie zawiódł. Cóż to za amulet? To właśnie ten pierścionek. Jaki piękny. To prawda. Pewnie bardzo stary. Jaki wspaniały kamień. Kamień? Cudowny. To przecież zwykłe szkiełko. Nie. Ale to mój talizman. Zawsze go noszę i nigdy nie mam kłopotów. A jak go pan zdobył? A, to długa i dziwna historia. Pan, proszę, niech pan opowie. Niech pan opowie, pasjami lubię słuchać dziwnych historii. Proszę. Więc w czasie I wojny światowej mój ojciec wyniósł spod obstrzału ciężko rannego Hindusa. W parę miesięcy później zjawił się on cudem, zresztą ocalony.
i w podarunku przyniósł ojcu ten pierścionek. Ojciec uważał, że nie może przyjąć klejnotu od takiego biedaka, ale Hindus nalegał, przysięgał, iż jest to zwykłe szkiełko. Tyle tylko, że obdarzone szczególnymi właściwościami. Właściwościami jak... To znaczy, posiadaczowi tego kamienia nie może się zdarzyć żadne nieszczęście. Będzie zawsze bogaty, zdrowy i będzie miał szczęście w miłości. No i przepowiednie się sprawdziły. Wyobraźcie sobie państwo, że tak. No! Z dywizji ojca zostało tylko 20 ludzi, w tym 7 całkowicie zdrowych. Wśród nich był mój ojciec. Od chwili, kiedy dostał ten pierścień, powodzenie nie opuszczało go. Nawet w wielkim krachu giełdowym w 29 roku nie stracił ani centa. Niemożliwe. Mnie też przynosi szczęście. W czasie ostatniej wojny dowodziłem okrętem stacjonującym na Malcie. Wiecie państwo, co to oznaczało. Ale nic mi się nie stało. Ani draśnięcia. Otrzymałem jeszcze jakieś odznaczenia, medale. Ale proszę powiedzieć, czy w miłości ten pierścień przyniósł panu szczęście? Tak, no, nie miałem możliwości wypróbować w tej dziedzinie. Jestem nieśmiały i w zasadzie boję się kobiet. Zobaczcie, popatrzcie. Więc pański talizman wygląda jak najprawdziwszy klejnot. Jak wspaniały zielony diament. Tak, a może to jest prawdziwy zielony diament? Nie, skądże. To naprawdę zwykłe szkiełko. Ten biedny Hindus kupił je pewno na bazarze. Ale wygląda jak prawdziwy. Przysięgłabym, że tak jest. Dlaczego? Dlaczego tyle na nim hieroglifów? Może to właśnie jest ta formuła. Na szczęście. Opowiadałem o tym pierścionku chyba już 1000 razy. Będę w końcu musiał nagrać tę historię na kasetę. Tak przywykłem do tego pierścionka, że w końcu sam uwierzyłem w jego tajemną moc. A proszę pana, czy nie pokazywał go pan nigdy żadnemu jubilerowi? No właśnie. Nie, nigdy. A po co? Ach, pamiętam, że kiedy byłem jeszcze bardzo młodym chłopcem, na naszą plantację przychodził czasem stary człowiek z katarynką, na której siedziała papuga. Za 50 centów wyciągała ona kopertę z takim samym pierścionkiem. Wszystkie kobiety pracujące na farmie kupowały sobie takie właśnie pierścionki. Prawdy zachwycające, panie Duffy. Płynę, bawię się, mam przymiłe towarzystwo i jednocześnie zarabiam. Pomyślne notowania na giełdzie? Tak, dziękuję. Przed wyjazdem z Nowego Jorku poleciłem, żeby kupiono dla mnie spory pakiet akcji Pacific Airlines. Sam nie wiem dlaczego. Podobała mi się nazwa przedsiębiorstwa. I co państwo powiecie? Akcje podskoczyły właśnie, jak widzę, o 17 punktów. Zarobiłem przeszło 15 tysięcy dolarów. Musimy to wieczorem oblać. I jak tu nie wierzyć w mój cudowny zielony kamień? Jak to? Kupił pan akcje, nie interesując się nimi zupełnie? Zupełnie. Czy nie wiedział pan nic o koniunkturze na przemysł lotniczy? Absolutnie nic. Byłem już spakowany, kiedy zadzwonił mój agent i zaczął nudzić. Co sprzedać, co kupić. A ja za chwilę musiałem wyjeżdżać. I żeby się od niego odczepić, kazałem mu wszystko sprzedać i za całą sumę nabyć właśnie te akcje. Bo akurat patrzyłem na cedułę giełdową. A jak pan teraz zagra? Sprzedam Pacific i kupię Zjednoczone Kopalnie Węgla. No, na tym nic pan nie zarobi. Akcje węglowe regularnie spadają od paru lat. Tu nawet pański talizman nic nie pomoże. Na giełdzie, młody człowieku, trzeba się znać, a nie grać według ładnych nazw. I pewno udało ci się, Henryku, co? No. Wydany następnego dnia biuletyn giełdowy przyniósł ciekawą wiadomość. Tak, no.
że w Anglii wybuchł wielki strajk w przemyśle węglowym. I zapowiadał się na długo. Na giełdzie nowojorskiej gwałtownie wzrósł kurs Zjednoczonych Kopalń Węglowych. Ostatnie notowania były najwyższe, jakie te papiery osiągnęły w ciągu ostatnich 3 lat. Jak tu nie wierzyć w talizmany? No. Zdrowie. Moje zdrowie. Moje zdrowie. Fatalna pogoda. Fatalna. Od ilu już dni nudzimy się tutaj? I zapowiada się, że chyba ta nuda nigdy się nie skończy. A co byście panowie powiedzieli na malutkiego pokierka, co? No, no. Malutkiego pokierka, takiego po dolarze. Znakomity pomysł. Tak, doskonale. Rozdaję karty. Ostro się zaczęło. Dolar przemienił się w setkę. No zaraz, panowie, przystępujcie trochę. I to też jest dzień. Też można grać. Ja się wycofuję. To dla mnie za wysoko. To już nie setki, to tysiące. My gramy dalej. Oto nasze czeki. A pan Mekarek? Gra pan dalej? Gra pan dalej? Jak dotąd wygrywam, ale gram tylko jedną rundę. A nie chwili dłużej. Jeżeli panowie chcecie się odegrać, proponuję przebijanie bez ograniczeń. No, proszę bardzo. To szaleństwo. W ten sposób można przegrać majątek. Ja także nie zwariowałem. Wycofuję się z gry. No to gramy w trójkę. Bardzo proszę. Otwieram z $1000. Ten 1000. I jeszcze 4. Ja rozdaję. W puli mamy $15,000. Dwie karty, proszę. Jedną. Dwie. Jeszcze 3. Licytuję. $1000. 3000. W takim razie te 3 i jeszcze 7. No. Sprawdzam. Mam 3 asy. Wygrałem. Full. 4 9. Wygrałem. Pozwolą panowie, że policzę banknoty i czeki? Pan Pierce przegrał prawie 40 tysięcy. A pan Brown aż 43 tysiące. Dużo. Jak na tak młodych ludzi nawet. Bardzo dużo. Może któryś z panów ma zapalniczkę? Co pan robi? Po prostu palę czeki. Palę to, co wygrałem. Byłoby nieuczciwością z mojej strony, gdybym skorzystał z zaślepienia młodości i ograbił tych młodych dżentelmenów. Zresztą w grze ze mną nie mieli żadnych szans. Musiałem wygrać. Jak to? Grałem mając na palcu mój talizman. Nie mogłem wstać od stołu przegrany. To bardzo pana przepraszam i dziękuję za lekcję. Bardzo proszę. Nie wierzę w pański talizman, lecz muszę stwierdzić, że jest pan prawdziwym dżentelmenem. Ja także. Ależ to głupstwo, panowie. Nie ma o czym mówić, jestem starszy i lepiej po prostu panuję nad nerwami. A teraz, cóż, zapraszam panów do baru. Wie pan, nie jestem przesądny, ale doprawdy nie wiem, co myśleć o pańskim talizmanie. Gdybym nie był świadkiem tego przedziwnego zdarzenia, to nawet gdyby mi to opowiadał serdeczny przyjaciel, uważałbym go za największego łgarza w Stanach Zjednoczonych. Ma pan rację. Mnie samemu nieraz nie mieści się to w głowie. Ale tyle razy już wypróbowałem ten talizman i nigdy mnie nie zawiódł, że i dzisiaj wierzę w dziwną moc zawartą w tym zielonym szkiełku. Właśnie o to mi chodzi. Zwracam się do pana z wielką prośbą. Tak. Mam do rozstrzygnięcia ważne dla mnie sprawy. Od trafnego wyboru zależy, czy zarobię, czy też stracę bardzo poważną sumę. Tak, rozumiem. Wiem, że to głupio z mojej strony, lecz czy nie mógłby mi pan pożyczyć pierścienia na parę godzin? Chciałbym podjąć decyzję,
mając talizman w ręku. Chętnie panu służę. Choćby do jutra. Nie mam zamiaru grać dzisiaj w pokera. Nie będę też dawał żadnych dyspozycji mojemu maklerowi, więc te kilka godzin przeżyję. Chyba spokojnie. Bez mojego talizmanu. Byłbym naprawdę rad, gdyby mój pierścionek pomógł panu. Gorąco panu dziękuję. Bardzo proszę. Nie ma pan pojęcia, jakie to dla mnie ważne. Tak. Stewart. Słucham pana. Mam do pana jedną prośbę. Służę wielmożnemu panu. Sprawa jest nieco delikatna i musi pozostać w ścisłej dyskrecji. To zrozumiałe. Widzi pan, w kajucie pod numerem 63 mieszka pan Duffy. Wiem o tym. Znam pana Duffy. Otóż chodzi mi tylko o drobnostkę, na której niezmiernie mi zależy. Przypuszczam, że pan Duffy odwiedzi dzisiaj jubilera na statku i pokaże mu pewną rzecz. Pewien klejnot. Chciałbym mieć pewność, że pan Duffy był w sklepie jubilerskim. Nic więcej. To doprawdy głupstwo. Oczywiście tajemnice naszych gości są dla nas święte, ale to, co pan chce wiedzieć, nie jest żadną tajemnicą. Mógłbym przecież przypadkowo zobaczyć tego dżentelmena, gdy wchodzi do sklepu jubilerskiego. Oczywiście. Właśnie na tym mi zależy, żeby pan go zobaczył. Reszta mnie nie obchodzi. Proszę, to $100 na koszt. Dziękuję. Koktajl dla pana. Dziękuję. Pan Duffy odwiedził jubilera przed 2 godzinami. Aha. Pokazał mu pierścień z zielonym kamieniem. Jubiler zapewniał mnie, że nigdy w życiu nie widział tak pięknego zielonego diamentu. Ocenił, że po nowoczesnym przeszlifowaniu na brylant wart będzie $250,000, jeśli nie więcej. Bardzo panu dziękuję. A to następna setka. Spisał się pan znakomicie. Proszę. To ja. Pan Duffy z moim talizmanem. To ja. Proszę pana, to naprawdę fenomenalne. Co się stało? Kiedy miałem pierścionek na ręku, to czułem jasność myśli. Bez najmniejszego wahania wiedziałem, jak postąpić. Decyzja moja była słuszna. Mogę panu teraz powiedzieć, o co chodziło. Proponowano mi kupno pewnej bardzo wydajnej kopalni. Miałem do wyboru albo zgodzić się na proponowaną cenę, albo jeszcze się targować. Wiedziałem, że konkurencja także chce ją kupić, ale nie wiedziałem, ile chce za nią zapłacić. Zdecydowałem się odjąć 1,5 miliona od ceny wywoławczej i okazało się, że moja oferta jest o 100 000 lepsza od innych. Tak? Tak więc kupiłem kopalnię i zarobiłem ładną sumkę. Choć byłem już gotów dać tyle, ile zażądają. Bardzo się cieszę, że mogłem wyświadczyć panu tę małą przysługę. Ja tak przejąłem się tym zdarzeniem, że postanowiłem zdobyć pana talizman. Niech pan mi go sprzeda. Nie mam zamiaru. Wszystko na świecie można kupić albo sprzedać. To jest kwestia odpowiedniej sumy, ale jak sprzedawać taki pierścionek? Ile on może być wart? $5 będzie lichwiarską ceną, a z drugiej strony wierzę, że to szkiełko. Ten zielony kamień ma dziwną moc, dlatego ten klejnot, jeśli go w ogóle można nazwać klejnotem, dla mnie nie ma ceny. Mnie też nie chodzi o istotną wartość pierścionka, a jedynie o jego właściwości. Dlatego też nie proponuję panu $5. Ale dużo, dużo więcej. Tak. Proszę pana. A ile? Ile? Gotów jestem zapłacić panu za ten kamień. $50,000. I ta ogromna suma za kawałek miedzi i zielone szkiełko z lekka oszlifowane.
proszę pana. Ale zarówno pani, jak ja wierzymy w dziwną moc tego talizmanu. Dlatego też nie opłaci mi się go sprzedawać za taką cenę. Mając pierścień na palcu, zarobię więcej. Ma pan rację. Ale ja mam nóż na gardle. Prowadzę wielkie i skomplikowane interesy. W naszej branży koniunktura zmienia się niemal co miesiąc. Kopalnia diamentów to zawsze coś w rodzaju loterii. Produkcja jednego dnia może pokryć wszystkie inwestycje i odwrotnie. Można pracować 10 lat i nie znaleźć niczego nadzwyczajnego poza diamentami przemysłowymi. A teraz na rynku diamentów przemysłowych dochodzi konkurencja kamieni syntetycznych. Proszę, na razie są one 2 razy droższe od naturalnych, lecz kto zaręczy, że za parę lat, może miesięcy, nie będą one tańsze od naturalnych? No wówczas staniemy wszyscy na progu bankructwa. Rozumie pan więc, dlaczego tak bardzo chcę mieć ten kamień. Tak. No. Będzie pan musiał jednak dać za niego znacznie więcej niż pierwotnie pan ofiarował. Przy 150 tysiącach już namyślałbym się, czy go panu nie sprzedać. Wiara w czary ma również granicę wymierną w dolarach. W porządku. Zapłacę panu 150 tysięcy dolarów. Tak jest, zapłacę. Pozwoli pan, że namyślę się do jutra. Proszę zatrzymać pierścień jeszcze na jeden dzień. Jutro zadecydujemy ostatecznie. A więc jutro po obiedzie. Tak, pan się namyśli, a ja może się zdecyduję. Dobrze. Panowie, przestańcie ciągle mówić o tej giełdzie. No, ma pani rację, jutro będziemy na Hawajach. Rzeczywiście. Aha, tam są najpiękniejsze kobiety na świecie. O, i kto to mówi? Kto to mówi? Zobaczymy. Tak, to powinno przede wszystkim interesować pana Henry'ego. Ma przecież swój talizman. Gdzie, ale na Hawajach. Musi mu przynieść szczęście u kobiet. Prawda, że pan na to liczy, panie Makare? Bardzo pani miła, ale nie zupełnie. No. Tak się złożyło, że w tej chwili szczęście powinno przypaść w udziale panu Duffey. A to dlaczego? To na jego palcu znajduje się mój talizman. Tak? Czy podtrzymuje pan swoją ofertę? Nie mam zamiaru zmieniać tego, co raz powiedziałem. Proszę mi podać na chwilę ten pierścień. Proszę bardzo. Dziękuję. Gentlemani, proszę popatrzeć. Mr. Duffey chce kupić ode mnie ten drobiazg. Płaci bardzo poważną kwotę. Wie także, że jest to szkiełko, które nie ma żadnej wartości. Zdecydowałem się sprzedać pierścionek panu Duffey. Sam mnie do tego usilnie namawiał. Cenę oznaczył także pan Duffey. Ja tylko zgodziłem się na nią. Proszę, dżentelmeni, abyście zapamiętali te słowa. Czy to, co mówię, jest zgodne z prawdą, panie Duffey? Tak jest. Kupuję pierścionek. Panowie, nie dla jego wartości materialnych. I wiem, że jest to tylko imitacja. A więc, Mr. Duffey, tak. Proszę, pierścionek jest pana własnością. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję, ja. Zaraz. I życzę szczęścia. Oto czek na 150 tysięcy dolarów. Niech pan będzie łaskaw sprawdzić, czy czek jest prawidłowo wypisany. Proszę. Which is Manhattan Bank, Madison Avenue, at 57th Street, New York. Tak jest. Doskonale się składa, bo
I ja mam rachunek w tym banku. No, Mr. Duffy, zrobiliśmy obaj dobry interes. Warto to oblać. Whisky, koniak czy Polish wodka? Za szczęście, jakie przyniesie panu talizman. Pilny telegram do pana McCarricka. To mnie, mój Boże. A cóż to się stało, że aż tutaj mnie szukają i to pilnym telegramem? Ledwie oddałem mój talizman, a los mi gotuje jakąś niespodziankę. Ale zaraz zobaczymy. Proszę telegrafować dodawcy, że przyjeżdżam najprędzej, jak będę mógł. Jakieś złe nowiny? Proszę, niech pani czyta. Ojciec ciężko chory, przyjeżdża natychmiast Mary. Może to nic groźnego? O, jutro pewnie przyjdzie kolejny telegram z lepszymi wiadomościami. Może to alarm trochę na wyrost, jutro wszystko się zmieni. Chyba nie, drodzy państwo, obawiam się wszystkiego najgorszego. Ojciec od dawna chorował na nadciśnienie, boję się, że... żeby nie nastąpiła katastrofa lub w najlepszym razie paraliż. Znam dobrze siostrę, to spokojna i zrównoważona kobieta. Nie depeszowałaby i nie przerwałaby mi wycieczki bez naprawdę ważnego powodu. Mr. McCarrick, oczywiście wszyscy bardzo panu współczujemy i bardzo nam przykro, że musi pan nagle wracać, chociaż nasza podróż dopiero się zaczęła. Tak, nie również. Jeśli jednak pański powrót do Alabamy jest konieczny, no to trzeba urządzić go tak. Niestety konieczny. Za 2 godziny staniemy na redzie w porcie Honolulu. Tak. Będziemy tam stali całą noc. Dopiero jutro wejdziemy do portu. Otóż, trzeba wezwać motorówkę pilota, żeby natychmiast przyjechała na nasze spotkanie. Aha. Niech pan także zarezerwuje przez radio bilet na samolot. Startują one przez całą dobę, co godzinę, rozumie pan? Tak, powiedzmy. Wsiądzie pan do łodzi pilota i za 3 godziny będzie pan w porcie. Proszę wziąć ze sobą tylko podręczne rzeczy. Pozostałe bagaże spakuje Stewart i nadamy je jutro z Honolulu przesyłką okrętową na pański adres. Tak, tak, tak będzie najlepiej. Choć z wielkim żalem żegnamy pana. Miło spędzaliśmy czas w pańskim towarzystwie. Tak, no cóż, wraz z talizmanem szczęście zdaje się pana opuszcza. Tak, ma pani rację. A teraz pójdę spakować te podręczne rzeczy. Pożegnamy się później. Dobrej podróży! Do zobaczenia, drobiarzu! Pomyślności, panie Henry! No, przerwij na chwilę te wspomnienia i napijmy się jeszcze wódki. Na zdrowie. Zdrowie. No. Słuchaj dalej. Nazajutrz przed południem transatlantyk był już w porcie w Honolulu. Powitanie wycieczki odbyło się z całym ceremoniałem. Orkiestra na molo grała Waikiki, wzywa mnie. Piękne hawajskie dziewczęta tańczyły ukulele, a każdemu pasażerowi schodzącemu na ląd zawieszano na szyi wieńce z kwiatów. Wśród doskonale zorganizowanych wycieczek, zabaw i najrozmaitszych przyjemności pan Duffy z trudem zapewne znalazł wolną godzinę, aby na poczcie nadać wysoko ubezpieczoną małą paczuszkę pod adresem znanej nowojorskiej szlifierni diamentów. Wiedziałem, że pan Duffy był stałym klientem tej szlifierni. Znano tam jego gust i wykonane na jego polecenie klejnoty znajdowały się później w najwytworniejszych i najdroższych sklepach jubilerskich. Czytacie ten obrzydliwy biuletyn giełdowy? Czy to są wakacje, czy sala giełdowa na okręcie? Ja już naprawdę mam tego dość. Proszę nam wybaczyć, szanowna pani, ale droga do Japonii jest tak daleka i właściwie wszystkie rozrywki się już wyczerpały. No cóż, widać nie zapomniałeś jeszcze naszej pokerowej rozgrywki. Swoją drogą, pan Henry był duszą towarzystwa. Ciekawe, co on teraz robi. Stale odczuwam jego brak. Na pewno jest już w Alabamie. Tak pan myśli? Tak. To pech, że nie mógł z nami odbyć tak wspaniałej wycieczki. Żeby zepsuć sobie takie wspaniałe wakacje. To przecież to nie jego wina. 2 radiodepesze dla pana Duffy. O, u ciebie.
dwie. Tak, tutaj tak też. Przepraszam bardzo, ale to jest drugą. Chciałbym je przeczytać. Proszę mi wybaczyć. Donosimy, że do Chase Manhattan Bank wpłynął czek na 150 tysięcy dolarów. Czek został wypłacony. W porządku. A to co? Depesza ze szlifierni diamentów. Szanowny panie, uprzejmie pytamy, czy w pańskiej przesyłce i poleceniu nie zaszła pomyłka. Czy naprawdę mamy przeszlifować to zielone szkielko, które otrzymaliśmy od pana z Hawajów? Co? 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 Henryku, to doskonałe. Nie rozumiem tylko, skąd się wziął zielony diament. Jakim cudem jubiler na statku wycenił go tak wysoko? Diament był najprawdziwszy. Zobaczyłem go u pewnego jubilera w Nowym Jorku. Pierścień był naprawdę pochodzenia hinduskiego. Jakiś młody hulaka, syn nababa hinduskiego, zbyt wesoło zabawiał się na plażach Florydy. Sprzedał pierścionek, a może podarował go jakiejś pin-up girl. Także w końcu diament trafił do sklepu, a kiedy go zobaczyłem, przyszedł mi do głowy cały ten pomysł. Za dość zresztą wysoką sumę wypożyczyłem go od jubilera. Równocześnie kazałem zrobić drugi, identyczny, tylko ze szkiełkiem zamiast prawdziwego kamienia. Miałem już tak dobre znajomości w Nowym Jorku, że pewien bogaty Polak poręczył za mnie. Klejnot miał być zwrócony w określonym terminie. A reszta to już moja reżyseria i zręczność w palcach. Niesłychane. Ale chyba tak zwane koszta handlowe także były wysokie. O jak. Jeszcze ci nie powiedziałem, że ci dwaj młodzi dżentelmeni, których tak nieludzko grałem w pokera, byli moimi asystentami. Gdyby pan Duffy nie dał się od razu zwabić na oszukańczy zarobek 100 tysięcy dolarów, ci zdolni młodzieńcy mieli za zadanie nagonić mi innego frajera. Ale obyło się bez tego, jak zresztą wiesz. Pan Duffy od pierwszego spojrzenia poznał, że trzyma w ręku prawdziwy, rzadko spotykany zielony diament, a nie, jak zapewniałem, zwykłe szkiełko. Ekspertyza jubilera okrętowego potwierdziła jego przypuszczenie. Stary rekin postanowił więc oszukać naiwniaczka i zarobić ładną sumkę dolarów. No, zdrowie. Zdrowie. W słuchowisku Jerzego Edigeja Zielony Diament w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego wystąpili Tadeusz Borowski, Jerzy Kryszak, Karol Strasburger, Ignacy Machowski, Ewa Milde, Marek Obertyn, Stanisław Bieliński i Jerzy Rostkowski.